Znajdujemy się w krypcie książęcej dynastii Gryfitów w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W połowie XIV wieku powstała pierwsza murowana siedziba książęca, zwana Kamiennym Domem, a także kościół pod wezwaniem świętego Ottona i przylegająca do niego nekropolia książęca, w której się w tej chwili znajdujemy. Krypta książęca jest jednym z takich naszych najcenniejszych miejsc, jest w zasadzie zachowana w prawie w stanie niezmienionym. W krypcie ten spoczął później fundator książę Barnim III. Pierwszy, taki dokładniejszy opis krypty mamy zachowany w dziennikach Filipa Heinhoffera, mecenasa sztuki, kolekcjonera, bankiera, przyjaciela księcia Filipa II, który na zlecenie księcia Filipa II można powiedzieć, pilotował wykonanie w Augsburgu jednej z największych fundacji, a mianowicie Kabinetu Pomorskiego. I właśnie przywożąc Kabinet Pomorski na dwór książęcy, Filip Heinhoffer między innymi opisał kryptę książęcą. Było to właściwie już na krótko przed wymarciem dynastii, jako że w 1617 roku, a ostatni książę z dynastii Gryfitów, Bogusław XIV, zmarł w 1637. 17 lat czekał na pochówek, po czym kryptę zgodnie z tradycją zamurowano. W tym czasie kilkakrotnie ją otwierano, między innymi na polecenie króla Fryderyka Wielkiego I w 1731 roku. Wiemy, że wówczas zajrzano do sarkofagu Bogusława XIII. W 1803 czy 4, kiedy to bardzo wiele sarkofagów zniszczono w dość brutalny sposób kilofem niszcząc boki sarkofagów. W 1849 roku pochowana została w krypcie Elżbieta Brunszwicka, pierwsza żona wówczas następcy tronu Fryderyka Wilhelma II. Postać szalenie piękna i związana bardzo ściśle z zamkiem i ze Szczecinem. Elżbieta Brunszwicka długo walczyła o uczucia swojego męża. Niestety nie było to takie proste. W którymś momencie zakochała się we włoskim muzyku na dworze. No i była to miłość na tyle wielka, gwałtowna, że księżna wspólnie z muzykiem pragnęła uciec. Niestety przejęta korespondencję, przeprowadzono szybki rozwód, księżna została wydalona i zesłana do Szczecina, gdzie spędziła 71 lat. Przyjechała jako młoda, piękna, wykształcona 23-letnia dziewczyna. Przyjaźniła się między innymi z Sofią Tillebein, która prowadziła znany salon artystyczny w Szczecinie. Później krypta była otwarta w 1862 roku, wykonano spis sarkofagów i przejęto cenne klejnoty, które się w nich znajdowały. Następnie w 1946 roku, już po II wojnie światowej, kiedy odnaleziono kryptę, okazało się, że sarkofagi są w bardzo złym stanie. W jednym z nich, w sarkofagu chyba w najlepiej zachowanym, Franciszka I, znajdowały się cenne klejnoty, które w tej chwili znajdują się w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Same sarkofagi wysłano do pracowni konserwatorskiej w Krakowie na Wawelu. Wróciło ich trochę mniej niż wysłano. W tej chwili prezentujemy 6 sarkofagów. Do 2012 roku one były prezentowane w krypcie skrzydła wschodniego. Sarkofagi powróciły na swoje miejsce w 2015 roku po modernizacji skrzydła północnego. Właściwie wszystkie one mają formę prostokątną, charakterystyczną dla włoskich mebli renesansowych. Warto zwrócić uwagę na pasy groteski. Na wieku znajdują się fragmenty ze Starego Nowego Testamentu.
napisy epitafijne, tytulatura, data śmierci, miejsce śmierci. W zasadzie są one bardzo oszczędne w formie, z wyjątkiem ostatniego sarkofagu księcia Bogusława XIV. Możemy zobaczyć sarkofag Bogusława XIII, ojca zarówno Filipa II, który był tu pochowany, Franciszka I, Ulryka I i Bogusława XIV, ojca ostatnich książąt, a także sarkofag księżnej Anny Marii, wdowy po Bernimie XII.